Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książkaróżala.pl. Dzień dobry Państwu na skype'owych łączach. Marcin Hel, cześć Marcin. Cześć, witam Was wszystkich. Marcin, przede wszystkim wystąpisz na KSW 101 w Paryżu. Liczyłeś na występ w Gliwicach? Trochę tak. Liczyłem na to, już znajomi byli przygotowani, żeby jechać na tą galę, mnie dopingować, ale no niestety, znaczy władze KSW, no Włodzimierz Grysiewski też planowało, żeby mnie tam umieścić, no ale no niestety okazało się, że na ten termin nie było dla mnie odpowiedniego przeciwnika. Nie było możliwe zrobienie takiej walki, która miała być jakiś sens i która by była fajna. Dopiero takie konkretne kolejne walki, takie fajne walki mogłyby być luty, marzec. Więc no nie chciałem czekać do tego momentu, więc wrócili na galę we Francji, gdzie no też ta walka nie jest jakaś taka, no można powiedzieć, rankingowo znacząca, no bo nie jest z zawodnikiem, który jest gdzieś tam w rankingu, jest wyżej mnie, no ale ma to jakiś tam sens dla KSW, taki, że jest na tej samej karcie inna walka, która jest walką o pas, dwóch Francuzów ze sobą walczy, no i od razu Wojek mi powiedział, że będą chcieli, żebym był takim, można powiedzieć, no, rezerwowym do tej walki, więc jeśli coś tam się wydarzy, no to ja będę miał możliwość wskoczyć do tej walki wieczoru. Oczywiście jakby no, na to się nie nastawiam, na to nie liczę, no, skupiam się na tej walce z Davy Galonem, ale to jakby był taki cel, czy tam to był ten sens dla KSW, dla którego mnie wpuścili właśnie na tą galę. To jeszcze o tych zastępstwach, Marcin, za chwilkę, a teraz wspomniałeś już o twoim przeciwniku, Davy Galon. Wy gdzieś tam się na Bellatorze przecinaliście, czy to się minęliście? Jak to wyglądało? Znasz tego zawodnika gdzieś tam za kuli, z gal? Nie. Wydaje mi się, że jak ja walczyłem w Bellatorze, to jego jeszcze nie było tam. On dość od niedawna walczył w Bellatorze. Znam go, ja go kojarzyłem jedynie z walki z Danielem Skibińskim. Pamiętam tam jego walkę, pamiętam jak walczył. Poza tym nie śledziłem tego zawodnika, nie znałem go, ale gdzieś tam, no już wiadomo, już teraz to pooglądałem sobie jego walki, już się zapoznałem, ale też dużo osób mi powiedziało, że znają tego zawodnika, właśnie gdzieś tam śledzili jego karierę, jak jeszcze walczył w Fenie, więc no taki, jak się dowiedziałem, że z nim walczę, to myślałem, że to będzie taki zawodnik anonimowy tutaj w Polsce, a jednak gdzieś tam dużo tych osób w środowisku mówi, że go kojarzy, że go zna. No ja sam go pamiętam, słuchaj, on oprócz przegranej, ty jesteś w ogóle piątym Polakiem, z którym on będzie się bił, bo on przegrał ze Skibą, ale wygrał z Bachutą, z Radzikiem i z Michałem Michalskim. Także gdzieś tam te starcia z Polakami to chyba jego ulubiona profesja. Co powiesz na temat tego? Jako... sporo tych walk. Jest to też doświadczony zawodnik. Ma sporo 32 tych walki, z tego co pamiętam. Tak, to już jest. Jakie widzisz największe zagrożenia z jego strony? No bo Marcin, nie ukrywam, że generalna opinia, jaka panuje w środowisku, jest taka, że to jest dla ciebie łatwa walka. Ty tak to odbierasz, czy broń Boże nie? Wydaje mi się, na pewno mógłbym mieć trudniejszą walkę, ale no do żadnej walki, która nawet gdzieś tam na papierze faktycznie wydaje się łatwą walką, no nie podchodzę jakoś z taryfą ulgową, czyli no staram się do tej walki przygotować mocno, no i muszę faktycznie pokazać, że jest to taki zawodnik, którego mogę szybko skończyć, czy w stójce, czy w parterze, bo tutaj myślę, że mogę mieć przewagę i w jednej, i w drugiej płaszczyźnie. No Davy Galon gdzieś tam w swoich walkach, no tą stójkę ma taką sobie, że tak powiem, no coś tam kopie, jakoś no,
też wydaje mi się, że tam szału nie ma. Dąży do klinczu, coś tam próbuje sprowadzić. Jest taki, no, jest wszechstronnym zawodnikiem, ale no, mam nadzieję, że w każdej płaszczyźnie będę miał nad nim przewagę. No i muszę to pokazać, bo to wiadomo, czasami jest tak, że właśnie na papierze ktoś jest lepszy, dużo lepszy w jakiejś płaszczyźnie, ale później jeśli tego nie jest w stanie pokazać na walce, to też tak naprawdę się nie liczy, więc to też wszystko jest jeszcze do pokazania. Przygotowania na miejscu? Czy jakieś wyjazdy się szykują? Tak, przygotowania na miejscu, tak jak do, przygotowania na miejscu, tak jak do ostatniej walki. Dwa kluby, Bastion Tychy i Ankos MMA. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek wyjeżdżam do Ankosu. No, teraz przez jakiś czas mnie tam nie było, ale teraz już będę regularnie tam gościł. W zeszłym tygodniu byłem też w Warszawie, w klubie Unique i w klubie Skra. Więc, no, ale to było jakby takie, można powiedzieć, jednorazowe blisko, chociaż może niekoniecznie jednorazowe, może jeszcze tam pojadę, bo środowe sparingi były tam bardzo fajne i bardzo takie owocne dla mnie. No ale głównie przygotowania będą faktycznie w Bastionie i w Ankosie. Może chwilę, Marcin, no, w tym, co wspomniałeś, czyli ten status rezerwowego do walki Barnes versus Varela. No oczywiście pewnie więcej, dużo więcej byś zyskał w przypadku kontuzji Vareli, no bo wtedy wchodzisz do Saladina i bijesz się o pas, ale rozumiem, że jeśli to Parnas by odniósł kontuzję i pokonałbyś Varelę, to wtedy otrzymałbyś status oficjalnego pretendenta zapewne. No tak, nie wiem, tak, o tym jeszcze, o tym nie rozmawialiśmy. Jak mówię, tu była taka ludzie z KSW mi powiedzieli, że taki jest sens puszczenie w ogóle mnie na tą galę do Francji. Że no chcą mieć jakby taką możliwość, żeby kogoś tam rzucić do tej walki wieczoru, ale tak naprawdę no, ja tam też jakby nie dopytywałem, nie wypytywałem, bo tak naprawdę no, to ja nikomu nie życzę, żeby ktoś dostał kontuzji i na to się nie nastawiam. Jeśli tak będzie, to faktycznie usiądziemy do rozmów z KSW i nawet mi powiedzieli właśnie, że to będzie tak, że oni przyjdą do mnie z propozycją, więc tak naprawdę no, w sumie mogą przyjść, mogą powiedzieć, że mam walkę, mogą mieć walkę o pas, a ja mogę powiedzieć, nie, chcę bić się z Davidem Galonem, to pod niego się przygotowywałem. Też jest taka opcja, nie mówię, że tak zrobię, no bo wiadomo, że ta walka o pas byłaby kusząca, ale to tak jakby jest tak, to była taka jakby luźna informacja, więc tutaj no, ja też się nie traktuję nie do tej walki z nastawieniem, że jestem rezerwowym, do końca będę czekał, że może ktoś jednak wypadnie. Nie, idę tam po prostu do walki z Davy Galonem, do tej walki się przygotowuję i mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Żadnych startów w brazylijskim jiu-jitsu w tym roku nie planowałeś? No, w tym roku miałem starty. W brazylijskim jiu-jitsu nie, no w grapplingu miałem w tym roku jakieś starty. Co będzie w przyszłym, to jeszcze nie wiem, ale jak będą jakieś takie ten Ocean BJJ Pro, ten turniej, na którym byłem ostatnio we Włoszech, no to na pewno będę korzystał, będę startował. Byłem ostatnio na tym turnieju, bardzo fajnie mi tam poszło. Odzew gdzieś tam no, społeczeństwa tego brazylijskiego jiu-jitsu grapplingowego też był bardzo pozytywny, wszystkim się podobały walki, więc no, myślę, że jeśli będą takie opcje, to będę w takich zawodach startował. Typowo w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu jeszcze nie, chociaż na pewno jeszcze będę chciał postartować, ale to dopiero po zakończeniu kariery w MMA. No, tak jakby po zakończeniu tej kariery w MMA będę chciał jakby wrócić do korzeni, czyli faktycznie już wtedy jeździć na te takie tutaj nasze polskie, lokalne zawody, żeby jeszcze troszkę tej rywalizacji było. A takie starty w superfightach w grapplingu, czy to w BJJ właśnie, bo co w ogóle z Abu Dhabi Extreme Championship? Pamiętam, że mieliśmy okazję rozmawiać wtedy, gdy miałeś tam walkę grapplingową. Co dalej z tą federacją? Czy się odzywali? Jak to wygląda w ogóle? Była tam propozycja od nich jednego startu, ale to kolidowało z moją walką z Romanem Szymańskim. No i na razie już tam nie ma żadnych rozmów. No zobaczymy, może gdzieś jeszcze też coś się urodzi w przyszłości.
Ale ty chyba byłeś chętny do takich startów, z tego co pamiętam, że bardzo ci się podobał klimat tych gali i to, że to były walki właśnie w grapplingu. Tak, jak najbardziej, tylko że no problem jest taki, że czasami, że to właśnie no musi ten termin popasować. Jak przychodzi jakaś organizacja i mówi, że chce zawalczyć że chcą, żebym zawalczył na 2 miesiące przed jakąś walką w MMA, no to już raczej dziękuję wtedy. Jeszcze do tego chciałem dodać, że to nie jest tak, że chcę startować w tych galach grapplingowych, bo tam są jakieś dobre pieniądze do zarobienia czy do wygrania. Bo nie są, nie. Te gale są takie niskobudżetowe, często właśnie, start tam jest tylko dla zabawy, dla fanu, ale bardzo mi się podoba ta atmosfera, to, że tam zawsze są mocni zawodnicy. Jest to taka namiastka gali MMA, ale bez takiej presji, bez takiego stresu, bez rzucania wagi. Dlatego mi się to podoba. Jest to tak fajnie, profesjonalnie zrobione. Bez tych takich negatywnych rzeczy, które są w MMA, czyli tak bardziej na luzie. Walka Aresa z Samuelem i obrona pasa Babylon MMA. Miałeś okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jakie wrażenia? Bardzo fajna walka. Emocjonująca. Były zwroty akcji. No, pierwsza runda taka troszeczkę już było nam tam gorąco w narożniku, ale później Szanowni widzowie, mieliśmy konieczne małe cięcie, bo z problemów technicznych Marcin musiał zmienić troszeczkę otoczenie. Tak, nie zauważyłem, że bateria się rozładowuje i kurczę, padła. No, także... Podpiął się pod źródło zasilania. Marcin urwał trochę w połowie zdania, że już w pierwszej rundzie było wam, przypomnę ci Marcin, powiedziałeś, że w pierwszej rundzie było już wam w narożniku gorąco, ale i w tym momencie... Ale później z walki, z rundy na rundę szło coraz lepiej. No i generalnie tak to jest z Adrianem. On faktycznie ma bardzo dobrą kondycję i potrafi, im dalej ta walka idzie, im do dalszych rund, no to on zyskuje tą przewagę, no i tam już później dalej, no to faktycznie no i w stójce, i zapaśniczo miał dużą przewagę. No bardzo się cieszę, że faktycznie tą walkę wygrał, ten pas obronił. No, tutaj mówię, no robimy razem bardzo dużo razem trenujemy. On jest naprawdę mocny właśnie i zapaśniczo, i parterowo. Ktoś tam gdzieś przed tą walką też mnie pytał, jak Adrian parterowo stoi. No wiadomo, no nie ma takiego finezyjnego parteru, ale no robimy już ze sobą na tyle długo, na tyle dużo, że no on nie jest łatwo go złapać w jakieś techniki kończące, a bardzo dobrze wstaje z parteru, bardzo dobrze umie kontrolować tego parteru. No i no generalnie ma takie typowe, fajne jiu-jitsu pod MMA. Widziałem, że byłeś we wrześniu na targach wojskowych na zaproszenie sponsora. Co to za współpraca i jak było? No to jest mój nowy sponsor, firma Heli Polska. Oni handlują, czy sprzedają wózki widłowe i tam wystawiali się ze sprzętem takim wojskowym, można powiedzieć przystosowanym do armii. No ja tam byłem jako twarz tej firmy. No i generalnie takie niby nic, ale bardzo mi się to podobało, bo pierwszy raz w ogóle byłem na jakichś takich targach i teraz już wiem, że muszę na przykład wybrać się na takie targi motoryzacyjne, bo to myślę, że też byłoby coś fajnego. Tu było super, było pełno jakichś tam czołgów, rakiet, dronów, jakichś tam robopsów, takich dziwnych rzeczy, które faktycznie robiły wrażenie, były fajne, ale w dalszym ciągu było to cały czas coś takiego całkowicie poza zasięgiem. No, oglądały się jakieś te samoloty, ten jeden samolot tam niewiele się różnił od drugiego, tak naprawdę o tym pojęcia się nie ma żadnego. No, na takich targach motoryzacyjnych wydaje mi się, że może być jeszcze lepiej, bo jakieś tam pojęcie o motoryzacji mam i to by było coś takiego trochę mi bliższego. No ale i tak te targi wojskowe zrobiły na mnie ogromne wrażenie. No a ty bardziej mówisz o samochodach czy o motocyklach, jeśli mówisz o motoryzacji? O samochodach, tak. O motocyklach nie. Motocykle tak, no generalnie myślę, że mogłoby mi się to spodobać. Myślę, że mógłbym lubić jeździć na motocykle, generalnie lubić motocykle.
Ale no samochody, lubię samochody, lubię jeździć samochodami i lubię jeździć szybko samochodami. I obawiam się, że no wiem, że motocykl jednak jest bardziej niebezpieczny, ale jak już tak się czymś, na czymś lepiej poczuję, no to wiem, żebym nagle bym gdzieś bym się śpieszyło coś, no to raczej nie ufam sobie na tyle, żebym jeździł zgodnie z przepisami i raczej no, pewniej się czuję w tym samochodzie, w którym jestem jakoś obudowany. No, znam dużo osób, które jeździły na motorach, jeżdżą na motorach i większość miało jakiś tam mniejszy albo większy wypadek, a ja nie chcę ryzykować. No, mam rodzinę, gdzieś tam sport, karierę, więc no, jakby z tego powodu. Nie mówię, że obawiam się właśnie, że jakbym, dlatego nawet nie gdzieś tam nie próbuję, bo obawiam się, że jakbym spróbował, mogłoby mi się to za bardzo spodobać. Na pewno, gwarantuję ci to. Ostatnie pytanie, Marcin, co nowego w szafirowym słoniu? Nowe menu. Nowe rzeczy do spróbowania, więc zapraszam. No tak to wszystko w sumie idzie powolutku do przodu. No, cały czas jest fajnie, ludzie przychodzą, chwalą, smakują rzeczy z tego nowego. I faktycznie no, mamy nową kartę, nowe rzeczy, które też są bardzo dobre, też wszystkim smakują, więc jest super. Jest super. Myślałem, że będą jakieś niewygodne pytania. Myślałem, że gdzieś tam o Andrzeja Kościelskiego zapytasz coś takiego. No. Ale co mam zapytać o Andrzeju? Pytałem Klaudię Sygułę, mówi, że wszystko w Ankosie odbywa się bez zmian, że tak naprawdę ten klub pracuje tak, jak pracował wcześniej i nieobecność trenera na to nie wpływa. No oczywiście, nie wiem, może chyba, że ty masz jakieś inne przemyślenia na ten temat. Nie, ja teraz będę tam jechał jakby pierwszy raz od tej sytuacji. No i dla mnie też jest właśnie to, że no najważniejsze zawsze są ci sparring partnerzy w klubie, najważniejsza jest ekipa. No i o ile tutaj ci ludzie zostaną, a na razie z tego co wiem zostali i dalej tam wszystko toczy się swoim jakby rytmem, no to nie będzie to miało żadnego wpływu na ten klub. No i mam nadzieję, że tak będzie i że zaraz Andrzej wyjdzie i to wszystko się ustabilizuje, bo faktycznie ta sytuacja, która jest, nie wiem czy widziałeś, czy widzieliście, jestem na kanale Zero był taki materiał o tym całym zatrzymaniu Andrzeja. No to jak ja to oglądałem, to no dla mnie to jest, no to jest szokujące w ogóle, jak to wszystko przebiegało, jakie sprawy tam, jak to wygląda. Ja nigdy nic nie miałem do policji, jakby nie jestem jakimś takim no, człowiekiem, który gdzieś tam wyzywa policję, czy tam jakoś jest do nich negatywnie nastawiony, ale to już jest któraś z kolei taka sytuacja, takie zatrzymanie, które jest zrobione w taki sposób, że w ogóle mi się to nie podoba i no tutaj też no, w tym materiale było pokazane, że no Andrzej się tam od razu, jak już usłyszał, że gdzieś tam pukają, tam otworzył drzwi, położył się na ziemi, a parę sekund później, gdzie on już leżał na ziemi, już był zatrzymywany, i reszta, inni policjanci wbili się przez okno, rozbili mu szyby, wrzucili jakieś tam granaty hukowe, w ogóle już całkowicie bez sensu. No. Tylko po to, żeby zrobić takie przedstawienia. Kiedyś też miałem taką sytuację, że gdzieś tam przy okazji jakiegoś tam wypadku na drodze postronna osoba się zatrzymała, no i gdzieś tam zgadki doszło do tego, że był to policjant, taki interwencyjny, który gdzieś tam na mecze jeździł i stał jakby w tym kordonie ludzi pilnował porządku na tym meczu. No ale gdzieś tam zgadki, no rozmawialiśmy, to już byliśmy wieczorem, tam no, chwilę porozmawialiśmy, no i trochę się tak bardziej otworzył, no i zaczął tak mówić, jak bardzo mu się podoba, jak on czeka na to tylko, jak ktoś tam tylko będzie robił problem, żeby on mógł komuś z tej pałki przywalić. I to są właśnie generalnie podejrzane. Tak, i to mnie tak troszkę właśnie zszokowało wtedy, że podejrzewam, że tam jest bardzo duża liczba takich ludzi właśnie, którzy tylko czekają na możliwość właśnie wykorzystania, nadużycia właśnie tej swojej władzy, tego, że oni mogą i będą to robić. No, kurczę, my się kojarzy faktycznie z osobami takimi, które gdzieś tam w szkole były prześladowane i nagle dostają trochę władzy i mogą się powitać. Więc generalnie bardzo mi się to nie podoba i tak jak mówię, nigdy nie miałem i nie jestem jakby negatywnie nastawiony do policji. Nawet jak gdzieś tam dostaje mandat za jakąś tam zbyt szybką jazdę czy coś, no to zawsze gdzieś tam z pokorą, zawsze mówią, o tak, no wiem, że za szybko jechałem. Tak, no jakby rozumiem, że to jest ich praca, to są ich obowiązki, ale jak już są takie sytuacje tutaj właśnie, że ci policjanci, oni wchodzą do kogoś do domu, gdzie są dzieci, w taki sposób, gdzie generalnie no każdy, i to nie mówię tylko o tej sytuacji, no bo tam jeszcze no
w ostatnim czasie słyszałem o przynajmniej jeszcze jednej takiej sytuacji, gdzie też do osoby, która nie jest w ogóle niebezpieczna, która jest jakby powszechnie znana, wszystko o niej, gdzieś tam służby, wszystko mogły się o niej dowiedzieć, mogły zatrzymać w spokojny sposób, w jakiś inny spokojny sposób, to robią taką czopkę, straszą dzieci, rozwalają, tylko żeby się popisać, żeby pokazać. No tak jak ten koleś właśnie, który czekał z tą pałą, tylko żeby ktoś gdzieś tam zrobił jakieś tam, dał mu pretekst, żeby mógł kogoś uderzyć tą pałą. To w ogóle to wspomniałeś ciekawą rzecz, bo jeśli chodzi właśnie o to, co mówiłeś, że mają tą władzę, no to wiesz, dlaczego wśród emerytowanych policjantów jest tak duży odsetek alkoholików i samobójstw? No bo oni sobie nie radzą z tym, że tracą tą władzę i emerytowany policjant na ulicy już nie może ci pokazać palcem, co masz robić. Nie ma żadnych specjalnych uprawnień, które miał przez całe swoje zawodowe życie. No i po prostu im tego brakuje, bo już tą pachą nie może nikomu lutnąć, nie? Może tak być. Nigdy jakby o tym się nie myślałem, nad tym się nie zastanawiałem. I tak jak mówię, chciałbym jeszcze raz podkreślić, ja nie jestem właśnie tak. Ja wiem, że no policja musi być, ma swoje obowiązki i generalnie no należy im się szacunek, ale ten szacunek powinien być też przede wszystkim powinien być właśnie ze strony policji do strony obywatela. Ja byłem w Stanach kiedyś i podjechaliśmy gdzieś tam na parking i nie mieliśmy drobnych tych takich końców tych monet, żeby zapłacić za parking. Chcieli i kartą nie można było płacić i tak kurczę, myśleliśmy co zrobić, gdzieś tam poszliśmy do jednej restauracji, nie mieli nam gdzieś tam rozmienić, no i byli jacyś tam policjanci. Ci policjanci podeszli, zapytali jaki jest problem, o co chodzi i oni powiedzieli, że oni nam zapłacą za ten parking. Ja mówię, no to my oddamy, oni powiedzieli, nie możemy od was wziąć pieniędzy, no bo to no, policjant nie może wziąć pieniędzy, coś, ale my wam zapłacimy za ten parking. No i faktycznie nam zapłacili za ten parking. No tam i faktycznie oni jakby jak już widzieli, że mamy jakiś problem przy tym parkomacie, no to przyszli do nas i chcieli nam pomóc. I generalnie no, policja właśnie powinna być, oni muszą jakby pilnować porządku, ale powinni też pomagać tym obywatelom, a nie być tylko takim, żeby szukać czego się doczepić i no i nadużywać tej władzy. A w Polsce no niestety nigdy się nie spotkałem z czymś takim, żeby policja by tam no, tak sama siebie pomagała. Nawet więcej miałem tych sytuacji takich w Stanach, na przykład, że gdzieś tam no, parę razy faktycznie na drodze gdzieś tam no, jechałem za szybko, nie zatrzymałem się na jakimś tam stopie czy coś. No i faktycznie tam parę razy mi się takie coś zdarzyło i większość dostawałem upomnienia. Większość faktycznie złapał mnie policjant i no jakby pouczył, upomniał. No w Polsce to też mnie jakby boli, że no nie ma czegoś takiego w ogóle, że jakby, że no upomnienie. Jakby no wiadomo, że zdarza się, jest sytuacja, że jest nie wiem 60, ktoś jedzie kurde 65, czy tam kurczę wiesz troszeczkę przekroczy taki nieewidentny, niechamski sposób. Te mandaty już są faktycznie dość spore, więc dużo w dużej części zasługiwałoby to na jakieś upomnienie, a tutaj nie ma. No tu od razu musi być mandat i tyle. No, więc tak, to jakby nastawia tak negatywnie to społeczeństwo do tej policji, a wydaje mi się, że mogłoby to być troszkę inaczej robione. No, mam nadzieję też, że ze zdrowiem trenera Andrzeja wszystko w porządku, bo ten jeden granat, z tego co wiem, go tam troszeczkę poranił. Natomiast no tak, podsumowując ten temat, ja widziałem też to nagranie. To podobne sceny jak zatrzymania Michała Materli, zupełnie niepotrzebna szopka. Jak się skończyła sprawa Michała Materli, wszyscy pamiętamy. Wszyscy przez błędy prokuratury też będziemy się Michałowi jakby zrzucać na odszkodowanie za ten czas, także... Jeszcze na koniec, gdzie generalnie właśnie, bo oni to tłumaczą, że jak jest tam niebezpieczny jakiś przestępca, to oni tam muszą zrobić, a to jest największa głupota w ogóle, co oni gadają i oni po prostu, no, wydaje mi się, no oni na pewno no, kłamią w żywe oczy ludziom i po prostu opowiadają takie bajki, bo no, wyobraźmy sobie, że faktycznie ktoś jest niebezpiecznym przestępcą i ma kurczę pistolet w domu, ma broń. To jak ktoś słyszy, że ktoś mu się dobija do drzwi o 6 rano, budzi się, ma ten pistolet gdzieś przy łóżku, złapie ten pistolet i jeszcze właśnie w tym po prostu szoku może go użyć, może do kogoś strzelić, tak jakby no, będąc w tym szoku. To według mnie dużo bezpieczniejszym zachowaniem jest złapać kogoś, jak ktoś wychodzi sobie z
pieskiem na spacer, albo idzie do sklepu. Trzech kolesi, by, czy tam kurę, pięciu by do niego podeszło od tyłu, zakuli go, złapali, obezwładnili. Nie ma w ogóle żadnej wtedy żadnego zagrożenia ani dla osób postronnych, ani dla tych funkcjonariuszy. Wziąć go z zaskoczenia. Oni zazwyczaj obserwują na tyle długo, tych, przynajmniej w tym przypadku, ci ludzie są obserwowani, a oni to robią nie dlatego właśnie, że to jest takie właśnie, oni są tacy niebezpieczni i oni muszą zapewnić ten. To jest po prostu... I ktoś mi właśnie powiedział właśnie, że nie, że tak to wygląda właśnie. Ktoś mi powiedział, że jak faktycznie by byli niebezpiecznymi przestępcami, to ich by faktycznie zamknęli gdzieś tam w parku z pieskiem, podeszłoby do niego tam pięciu osób, by go skuli, obezwładnili, położyli na ziemię. I tak to wygląda zazwyczaj w takich niebezpiecznych sytuacjach. Ale jak są sytuacje, że oni wiedzą, że ktoś nie jest niebezpieczny, to oni wtedy robią faktycznie takie przedstawienie, taką szopkę, żeby pokazać, jaką oni mają władzę i jaka to jest poważna sprawa. Więc to jest jakby przykre, że to jest wszystko właśnie taki teatrzyk kosztem właśnie tych ludzi i zwłaszcza tych dzieci, które tam często są i później oglądają coś takiego i jakie oni później muszą mieć zdanie o policji. No wiesz, to takie wejścia siłowe też wiążą się z tym, że po pierwsze, no, zniszczony dom, jeśli mamy pieski, to pieski mogą zostać zastrzelone. A tak, dokładnie. No. Od razu, bo to jest pierwsze, co robią, to strzelają do psów wszystkich biegających po domu. Nie daj Boże, przecież jeszcze coś domownicy też mogą zostać, jak ten granat, który wybuchł, mógł zranić dziecko bądź kogoś zupełnie spoza sprawy. Także tutaj jakby w pełni się z tobą zgadzam. Myślę, nie, że... nie ma żadnego argumentu, dlaczego to jest dobre, dlaczego tak robią. I wszystkie te argumenty, które oni mówią, że tak, że to musi być akcja taka, którą gdzieś tam wszystkich... To nie jest prawda, bo da się to zrobić w lepszy sposób, bezpieczniej dla wszystkich. No da się nawet, ty gość wyjeżdża z domu, zatrzymuje jeden radiowóz do kontroli drogowej, drugi go zajeżdża i jest po zawodach w zasadzie, bez żadnej szopki teatrzyka, ale właśnie o tą szopkę i o ten teatrzyk w tym wszystkim chodzi, nie? Niestety. No. Także co, Marcin? Podjęliśmy trochę z tematu, ale... ale sam chciałeś, nie? Tak, no bo no, tak jak mówię, no tutaj jakby no, jest to troszeczkę... Może nie bezpośrednio mnie dotyczące, ale faktycznie no, klubu czy tam trenera, z którym gdzieś tam współpracuję, klubu, do którego jeżdżę, więc no, jak widzę coś takiego, no, to troszeczkę mnie to bulwersuje. No. Także co, szanowni państwo, Marcin Held był moim rozmówcą. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim i do zobaczenia. No i co, postaram się odwiedzić Szafirowego Słonia teraz przy okazji setki w Gliwicach, bo i tam mam Trybunę Ludu do nagrania z Tomim, to może byśmy tam u ciebie to zrobili. Będę się odzywał, będę dzwonił. No, tyle z mojej strony. Dziękuję. Znaczy też będę na pewno i pogadamy. Dobra, dziękuję bardzo. Cześć.